na turnieju wydaje się najtrudniejszy, tym bardziej przeciwko gospodarzom, ale jak widać dzisiaj poszło wam fantastycznie. No ja muszę pochwalić dziewczyny, bo faktycznie mecz był fantastyczny, pierwszy set przegrałyśmy. Myślę, że to była kwestia też oswojenia z halą. To są dziewczyny z Poznania, które na co dzień trenują na tej hali, my po raz pierwszy weszłyśmy. Także na pewno ten pierwszy set był najtrudniejszy, ale od drugiego seta, mówię, już troszeczkę tego doświadczenia, już troszeczkę poznałyśmy halę, więc już można powiedzieć, że poszło z góry. Z meczu, ponieważ nie grałyśmy z byle jakim przeciwnikiem, grałyśmy z mistrzem Wielkopolski. Nie był to łatwy mecz, ale jesteśmy bardzo zadowolone z rezultatu. Jutro Nysa. Jutro Nysa, więc myślę, że to już będzie łatwiejszy przeciwnik, to jest przeciwnik, który wyszedł z trzeciego miejsca z województwa opolskiego. No i w tamtym roku też się spotkałyśmy z Nysą i bez problemu wygrałyśmy 3-0. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze raz to się powtórzy, jutro będzie wynik 3-0 dla nas. I wyjdziemy z pierwszego miejsca w grupie, bo to było nasze marzenie, nasz cel. No i już jesteśmy już na dobrej drodze, żeby ten cel i to marzenie spełnić. Główny cel na ten turniej? Główny cel, cały czas tutaj przyjechałyśmy po to, żeby wszystkie mecze wygrać, żeby awansować i najlepiej z pierwszego miejsca.